and it's just you. Well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z Encyklopedii Kryptowalut. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Encyklopedia Tokenów. Na tapetę wziąłem taki ekstremalny, że tak powiem, przypadek kryptowaluty. Ekstremalny pod względem tak naprawdę jej obecnej ceny, dostępnych monet. No i tego, czy tak naprawdę warto w ogóle taką kryptowalutą się interesować. Jedna z osób w komentarzach w jakimś tam kiedyś filmie napisała mi o tej kryptowalucie, powiedziała: ło, 60 miejsce na market capie wtedy, czemu ta kryptowaluta tak rośnie, bo pamiętam jej cena wzrosła wtedy chyba z $600 do 1200 jakoś, teraz jest jeszcze więcej, jak zaraz sobie zobaczycie. No i miałem już dawno sprawdzić tą kryptowalutę, ale powiem szczerze, że mi się nie chciało. No i po dzisiejszym i wczorajszym researchu przed tym nagraniem stwierdzam, że nic bym nie stracił, jeżeli bym nie zrecenzował na swoim kanale tej waluty. No ale skoro już zmarnowałem czas na zrecenzowanie jakiejś swojej głowie tej kryptowaluty, no to nagram wam i ją pokażę. Od razu mówię, że jeżeli wam się będzie podobać ten filmik, to zostawcie przed opuszczeniem tego filmu łapkę w górę, jakiś komentarz dla statystyk. No a my lecimy i zaczynamy może tak z drugiej strony niż zawsze, bo zaczniemy sobie od strony CoinMarketCap. Jak widzicie, na ten moment jest to 206 miejsce na CoinMarketCapie. Mówiłem wam wcześniej, że to było 60 przy takim boomie większym. Jak widzicie, cena tej kryptowaluty to ponad $1500 za jedną sztukę. Tych coinów jest niedużo, bo łącznie ich ma być 100 tysięcy, obecnie jest 86 tysięcy w cyrkulacji. Wolumen nie za duży, bo to jest jedynie $156 tysięcy, czyli jakieś tak naprawdę 100 sztuk tej kryptowaluty. Jeżeli popatrzymy na wykres, to jeszcze w lutym tego roku ta kryptowaluta była po 30 centów, po 20 centów. No i nagle, boom, potężny wyszczał z nic stąd, nic owąd. Doszła cena aż do 2000 ponad dolarów, gdzieś to było $2100. Jeżeli chodzi o dostępne giełdy, to jest to tak naprawdę tylko jedna giełda, Krex. I tam jest cały wolumen, jest jakaś druga giełda, Instant Bitex, ale jak widzimy tutaj w ogóle nikt nie handluje tą kryptowalutą. ROI od początku wyjścia tej kryptowaluty, czyli Return of Investment, zwrot inwestycji, to ponad 7000%. Natomiast tak naprawdę przejdźmy sobie do strony głównej tego projektu i zacznijmy go analizować, bo od razu wam mówię, że projekt mi dość mocno śmierdzi. Tak wygląda strona główna tego projektu. Kiedyś wyglądała ona zdecydowanie inaczej, ponieważ Torcoin Security Token, tak, to jest Security Token, ponieważ ma wypłacać dywidendy. Jest to token oparty na Wavesie. Kiedyś był on stworzony po to, aby być tylko taką platformą lendingową, czyli platformą pożyczkową. Mamy tam jakieś bitcoiny na przykład i chcemy je komuś jakby pożyczyć na jakiś procent, lub my chcemy pożyczyć jakieś tutaj kryptowaluty. No to mogliśmy wpłacić tutaj swoje pieniądze i dostać po prostu pożyczkę. Trzeba przejść do tego KYC, jak tu widać. No i ogólnie tyle z tej kryptowaluty miało kiedyś być na samym początku. A nawet nie na takim samym początku, bo już tam gdzieś w marcu, czyli ledwo pół roku temu, tak zapowiadali, że tyle z tej kryptowaluty będzie. Natomiast oni się tu bardzo rozrośli, przynajmniej na papierze, ponieważ stworzyli jakąś giełdę, do niej później przejdziemy. Stworzyli oczywiście tą platformę pożyczkową, mają tego swojego tokena. Śmieszne to wszystko, bo niby mają takie super rzeczy, a to wszystko jest dalej oparte na Wavesie. Czyli tak naprawdę są cały czas zależni od innej kryptowaluty i jeżeli Wave, nie wiem, zablokuje ich, cokolwiek się z Wavesem stanie, no to naprawdę cały ten projekt pada. Jeżeli chodzi o samą stronę główną, to kiedyś ponad 10 razy wszystkie przyciski, patrzyłem sobie na filmiki innych osób, przerzucało nas do okna logowania i tak naprawdę nic nie mogliśmy tutaj zrobić. Jak widzimy, trwa w ogóle jeszcze zbiórka pieniędzy w tym projekcie. No i tak naprawdę na stronie głównej, oprócz informacji o obecnej cenie tego tokena, nie znajdziemy zbyt wiele. Jeżeli sobie przechodzimy na te kolejne zakładki, no to oni tu piszą w ogóle, że takie firmy gdzieś tam się nimi interesują. Z tego co wiem, to gówno prawda niestety. Aha, tak poza tym ten Torcoin, on tą cenę wziął swoją z tego, że jest to, jak oni to nazywają, taki koszyk walut.
tak jak mamy na przykład WIG20, ten WIG20 to jest 20, nie chcę teraz palnąć głupoty, 20 najlepiej działających spółek w Polsce, tak, czy 20 najlepiej wycenianych, nie wiem dokładnie, ale to jest ogólnie 20 spółek, które są gdzieś tam na giełdzie. No i to jest taki indeks, który jakby w zależności od tego, jak dobrze te spółki działają, idzie albo w górę, albo w dół jego cena. No i tak samo Torcoin, według ich strony, tu jest właśnie takim basketem, takim koszykiem na różne kryptowaluty. No i ten Torcoin jakby wypłaca te dywidendy w zależności od tego, jak te waluty się dobrze sprawują. Są to waluty takie jak Bitcoin, Ethereum, ta czołówka cała z CoinMarketCapu, ale wchodzą tam też tokeny ERC20, czyli to oparte na Ethereum, jak również gdzieś tam jakieś firmy wydobywcze podobno, coś tam. Ogólnie chcę wam powiedzieć, że dla mnie to śmierdzi i jest to jeden wielki fake, no ale lećmy sobie dalej. Jeżeli chodzi o tą kolejną właśnie tutaj ich funkcjonalność, czyli Tor Network, no to jest ta platforma cała do pożyczek. No i widzimy, że tu niby już 85 tysięcy dolarów zostało pożyczonych i 91 tysięcy trzeba było oddać. My też to tu możemy wziąć na przykład 1000 dolarów pożyczki w Bitcoinie, kliknąć Get Loan i widzicie, nic się nie dzieje. No, taka fajna strona. Klikniemy Convert, jest tylko jakiś napis. Klikniemy Oszczędności, jest tylko jakiś napis. Naprawdę jest tu wiele takich, według mnie przynajmniej, nieścisłości. Brzydko to wszystko jest zrobione i pachnące niestety, ale jednym wielkim fejkiem, jak dla mnie. Przejdźmy sobie dalej. Tu piszą, jakie oni są, nie są ambitnym projektem. Chcą zrobić taki drugi CoinMarketCap, gdzie będą tam listowane ICO, STO, różne ceny codzienne i to tam z bardzo długą historią, bo właśnie te strony CoinMarketCap i tak dalej mają delikatne problemy z tam wcześniejszą historią niektórych kryptowalut. Oferują do tego wszystkiego API, żeby tam jakieś trzecie strony mogły się zintegrować, tworzyć jakieś widgety, nie widgety. Mają też swoją aplikację mobilną, która jakby tutaj ten CoinMarket Suite, jak oni to nazywają, potrafi wizualizować. Tak, to jest ta ich apka tutaj. Co tu jeszcze chciałem wam pokazać? Aha, no to jest ta cała giełda Tor Exchange. Niestety nie da się wejść na samą platformę, żeby po prostu zobaczyć, jak ona wygląda. Trzeba się zarejestrować, a przyznam się szczerze, że nie chciałem tutaj podawać im żadnych danych, no bo nie wierzę tej stronie, więc nie chciałbym tutaj jakiegokolwiek swojego maila podawać takiej stronie. Niby tu dużo kryptowalut jest dostępne na tej giełdzie, natomiast jak poszukamy sobie na CoinMarketCapie tutaj, jeżeli chodzi o exchanges, no i wyszukamy sobie tutaj ten Tor Exchange, no to widzimy, że nie udostępniają żadnych danych odnośnie tej swojej giełdy, więc tak naprawdę cały ten wolumen, który tutaj niby jest na tej giełdzie, te wszystkie pary walutowe mogą być jednym wielkim fejkiem. W ogóle kolejna sprawa to chcą mieć swoją kartę od Wizy. Jeżeli chodzi o funkcjonalności dostępne na tej giełdzie, no to są jakieś take profity, stop lossy, wszystko co taka dobra giełda powinna mieć. Wysoka w ogóle płynność i tak dalej. Skąd mają mieć wysoką płynność jakąkolwiek, jeżeli ta giełda w ogóle nie udostępnia żadnych swoich danych i prawdopodobnie to wszystko co tu widzimy to jest ściema. To jest ich Reddit, mają 47 członków na Reddicie, w tym 10 online. Ostatni post w ogóle jakieś 4 miesiące temu. To jest w ogóle strona Medium, to jest też taka strona z informacjami. Tor Network tu jest napisane. Nie wiem czy to ich oficjalne konto czy nie, ale wyszła ta informacja ponad rok temu, znalazłem gdzieś w necie. No i takie śmiech przez łzy troszkę. Przetłumaczę co tu jest napisane. Oni o nas nigdy nie słyszeli, ale my słyszeliśmy o nich. No i tu są, widzicie, największe prawie marki na świecie pokazane, jakieś śmieszne minki. Tutaj jest Torcoin i tutaj jest Team. Niezłe twarze z Fotostoku, to jest taka strona, gdzie możecie sobie zdjęcia kupić. Fajny opis z Wikipedii. Advisorzy, te same fotki z Fotostoka i kolejne jakieś losowe opisy i tak dalej, i tak dalej. To są jedyne white paper, to są jedyne papiery, które potrzebujemy. Papier do tyłka, że tak powiem. Ale tak naprawdę to nie, chcemy tutaj, nie chcemy zmienić świata, chcemy po prostu zarabiać na tych naszych coinach i dobrych inwestycjach. Dla mnie ta platforma to jest jakiś jeden wielki żart.
wejdźmy sobie tu jeszcze na te media tej giełdy. Czy tu jest w ogóle coś się dzieje? Bo 1700 członków niby tutaj. Tweety jakieś. Jakieś niby tutaj tweety się gdzieś pojawiają. Instagrama widzicie nie ma. Słabiutki, słabiutki Discord. Ogólnie powiem wam szczerze, że z braku tego chociażby, że nie jest tu nigdzie przedstawiony team, który tworzy tą kryptowaltę. Kolejną sprawą jest to, że nie ma tutaj choćby pół słowa o ich white paperze i o tym, czym chcą tak naprawdę być. I to, że trzeba szukać tej informacji po jakichś tam forach i tak dalej, a nie jest to u nich napisane do końca na stronie, to ja zdecydowanie odradzałbym w ogóle zainteresowanie się tym projektem, jeżeli oczywiście ktoś z was rozważa tą sprawę. Między mówię tu na przykład tej osoby, która poprosiła mnie o zrecenzowanie tej kryptowaluty. No bo nie wiem jak wam, ale mi to dość mocno śmierdzi. Tutaj gdzieś jeszcze, o właśnie, zobaczcie na ten napis. Żadnego marginesu tutaj od góry. Ta czcionka jakaś taka dziwna, nie wyśrodkowane to wszystko. Widać, że ktoś próbował na szybko zrobić jakąś tutaj stronę, aby tylko cokolwiek było. No a tak naprawdę to wszystko się według mnie przynajmniej kupy nie trzyma. I są teraz dwa rozwiązania. Bo ja nie mówię, że to jest od razu scam i oni chcą tylko was naciągnąć na kasę. Może jest to po prostu słaby produkt. Bo tu trzeba rozdzielić skamy od słabych produktów. Na rynku są po prostu słabe produkty. Nie wszyscy mają tyle kasy, powiedzmy, co Binance czy tam EOS, żeby robić piękne widowiska, piękne meetingi z ludźmi, super strony, zatrudniać najlepszych ludzi na świecie. Może oni po prostu nie mają na to kasy, albo wydaje im się, że to wszystko jest ok i wystarczające dla ich użytkowników. Nie wiem, może to jest po prostu słaby produkt. Ja złotówki nie zainwestuję, od razu mówię w ten produkt. Jeżeli wy chcecie, no to oczywiście musicie gdzieś tu głębiej poszukać i dowiedzieć się więcej informacji, bo niestety ciężko uzyskać jakieś takie informacje oprócz tutaj gdzieś na tych stronach, bo ciężko w ogóle dowiedzieć się, kto stoi za tą stroną internetową, za tym projektem i nie ma tak naprawdę do kogo napisać i się czegokolwiek więcej dowiedzieć. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ocenę tego projektu. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. No a teraz widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć! Vanilla, la, 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 la.